Otwórzmy Słowo Boże w dwóch miejscach. List do Rzymian, 5 rozdział, 6 wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się rodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego Syna. Apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu.
Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić. I ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział. Dziewiąty i 10 wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy,
to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to by już wystarczyło na jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto dwie przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby. Byłoby jej przykro, bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie,
które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz, że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. Bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga. Prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, kieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to to jest zgodne z Jego wolą, to On ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest Jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi,
I ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię,
musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje, takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce. Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno.
Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów, to jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500, Ostrzeszów.
kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.